Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z BMW serii 5F10. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na temat usterek w tym aucie oraz tego, jaki silnik wybrać, no to obejrzyjcie film poprzedni, który znajduje się w linku w pierwszym przypiętym komentarzu moim pod filmem. A jeżeli chcecie się dowiedzieć na temat prowadzenia i aspektów praktycznych, no to zapraszam do oglądania tego filmu. Na początek zaczniemy od wnętrza. Wnętrze jest dość przestronne. Ale oczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że silnik w BMW jest przesunięty tak jakby maksymalnie do tyłu w komorze silnika, dzięki temu auto lepiej się prowadzi, ale też ta konsola centralna jest przez to troszkę grubsza niż w przypadku na przykład Audi czy Mercedesa, więc tego miejsca jest tutaj ciutkę mniej, szczególnie dla osób wysokich będą to może trochę odczuwały. Dla mnie, ja mam 1,80 m, no można powiedzieć, że jestem 1,82 m bodajże, dość wysoką osobą. No, są jeszcze wyższe oczywiście, jest 1,90 m+, no to takie osoby 1,90 m+ mogą narzekać. To powiedzmy te bardzo wysokie, a takie wysokie jak ja, albo średnio wysokie, raczej narzekać nie będą, bo tutaj dla mnie jest miejsca ok. Jeżeli chodzi o zastosowane materiały, no to z tymi materiałami jest różnie. Akurat ta wersja nie jest bardzo bogato wyposażona, ale oceniając wykończenie na podstawie takiej wersji, można powiedzieć, że plastiki w większości są przyzwoitej jakości, wstawki aluminiowe są też dobrej jakości, tutaj jakby elementy, które zastosowano do wykończenia samego wnętrza są ok. Niestety spasowanie jest, lekko mówiąc, średnie. Albo nawet słabe niektórych elementów. O ile w przypadku tutaj konsoli centralnej to elementy są spasowane co po niektóre w miarę na sztywno, ale też nie wszystkie, tak? Znaczy tutaj troszeczkę jakieś trzaski się pojawiają, ale nie są to aż takie duże trzaski. Niestety jak weźmiecie sobie, położycie palec na konsoli centralnej, to widać, że ta konsola centralna, szczególnie tutaj gdzie są te nawiewy, to spasowana jest dosyć średnio. Szczególnie te listwy też na drzwiach, one dosyć trzeszczą, jak się je powciska. Oczywiście ono tak w trakcie jazdy tego nie słychać, więc pewnie większość osób i tak na to nie zwróci uwagi. Ale porównując to niestety do Audi, no to jest tutaj dość spora różnica. Niestety na niekorzyść BMW. Także wykończenie wnętrza w E60 według mnie było lepsze. No ale no nie testowałem jeszcze G30, ale z tego co słyszałem, to tam już poprawiali to, więc zobaczymy jak będę testował, to jak to ocenimy. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, to jest ona naprawdę bardzo dobra. Jak dla mnie jest duży zakres regulacji. Co prawda tutaj mam do czynienia z fotelami, które są ustawiane częściowo elektrycznie, częściowo jakby manualnie, ale są dostępne też fotele, które są po prostu w pełni elektrycznie ustawiane, nawet zagłówek jest ustawiany elektrycznie. Są też pompowane boczki, dzięki temu możecie sobie dopasować do swojego tułowia, żeby w zakrętach po prostu nie latać po tych fotelach, szczególnie jak jakieś jedziecie serpentyną albo jakieś ostre łuki pokonujecie, to jest bardzo przydatne. Fotele są łamane w kilku płaszczyznach, te tak zwane komforty, więc jeżeli chodzi o fotele, szczególnie właśnie komforty, to są naprawdę jedne z najlepszych praktycznie foteli dostępnych na rynku. Mają też tu taką poduszkę, którą można ustawiać, że ona otula Wam głowę, dzięki czemu czujecie się jeszcze wygodniej. Zakres regulacji jest bardzo duży, zarówno jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, właśnie, że możecie też kierownicę w dużej ilości płaszczyzn ustawiać. Jeżeli chodzi o kierownicę, to jest ona dość duża. Jeżeli chcecie mniejszą, no to oczywiście trzeba kupić auto z M-pakietem, ale według mnie dobrze leży w dłoni, jest wygodna. Tu akurat jest dostępny system zmiany biegów łopatkami, więc to też jest fajna opcja. Te łopatki są takie malutkie. Co prawda, pamiętam w Infiniti były takie duże te łopatki metalowe, mi się to może bardziej podobało. Tu są takie malutkie plastiki, jak to w autach niemieckich, no ale to już kwestia gustu. Jedne i drugie są ok, aczkolwiek mam wrażenie, że jednak to, no nie wiem, czy to jest taki aluminium tutaj, co tu jest, czy to jest jakiś taki plastik, no trudno mi powiedzieć. Aczkolwiek chodzą dobrze, są w wygodnym miejscu, a to też istotne. Jeszcze jeżeli chodzi o fotele, a szczególnie o miejsce w środku, to tak jak mówiłem, z przodu, jak są bardzo wysokie osoby, ten tunel trochę może im przeszkadzać.
Według mnie, no w przypadku mojego wzrostu nie będzie to przeszkadzało. Z tyłu miejsca jest też dość sporo. Minusem jest tylko dość wysoki tunel środkowy. Z pewnością trzecia osoba z tyłu nie będzie miała za wygodnie. Raczej dwie osoby będą podróżowały w komforcie. Trzecia, która będzie siedziała w środku, to tak bardziej awaryjne jest to miejsce, bym powiedział. Ergonomia w tym aucie to według mnie, można powiedzieć, troszeczkę też kolejny minus. Co prawda schowek po stronie pasażera jest no taki w miarę przyzwoitej wielkości, tutaj akurat nie można się do tego przyczepić, ale na przykład kieszenie w drzwiach, powiem Wam szczerze, że w Volkswagenie Golfie 7 generacji są te kieszenie dużo większe, a jest to auto o dwie klasy mniejsze. Schowek, który znajduje się w podłokietniku, też jest bardzo płytki i bardzo, bardzo mały. Tutaj jeszcze macie taki malutki schowaczek praktyczny, to akurat jest fajne rozwiązanie. Jeszcze tutaj nad nogą lewą kierowcy znajduje, czyli moją, znajduje się taki schowaczek tam na jakieś drobne, powiedzmy, dokumenty czy coś, to też już od lat stosowane w BMW i też to jest dobry patent. Macie dostępne dwa cup holdery. Za bardzo chyba nie ma miejsca na telefon, no możecie go wsadzić teoretycznie do tego schowka, więc w sumie z tym akurat nie ma problemu, ale na przykład jeżeli będziecie chcieli, chociaż nie, będziecie chcieli ładować, to możecie sobie wpiąć tutaj w gniazdo USB i tak naprawdę nie będzie z tym jakichś tak większych problemów, więc możecie sobie schować, możecie sobie skomunikować telefon z systemem inforozrywki i to też jest fajne, no ale to mają wszyscy inni konkurenci też, także nie jest to jakaś, nie jest to jakiś ewenement. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o cup holdery, to cup holdery tutaj są dwa. No i są o tyle fajne, że są dość elastyczne, można wkładać kubki o różnej wielkości, więc za to duży plus. Akurat to jest ergonomicznie dobrze rozwiązane. A tak jak mówię, no największy minus to te schowki, które są w drzwiach, które są dość małe, właściwie kieszenie. Także to taka drobna wpadka ergonomiczna, bym powiedział. Poza tym tutaj tak jakby no ergonomia to nie jest minivan, więc też nie ma co liczyć na to, że tu będzie milion, że tu będą miliony schowków i tak dalej, tak? Chociaż z drugiej strony schowek na okulary by się przydał, nie wiem czy nie jest za dopłatą, więc tutaj nie będę tego krytykował. No i tak wygląda właśnie ergonomia tego auta. Kolejna kwestia ergonomiczna, czyli bagażnik. Pojemność bagażnika widzicie na ekranie. Na górze macie pojemność bagażnika w sedanie, na dole pojemność bagażnika w kombi. W porównaniu do klasowych rywali, czyli do Audi A6 i Mercedesa klasy E, samochód ten wypada najsłabiej, ale różnice pomiędzy Audi są tak naprawdę bardzo niewielkie, więc jeżeli macie dylemat Audi w porównaniu do BMW, który bagażnik, no to tutaj nie ma dużej różnicy. W przypadku Mercedesa jest ten bagażnik sporo większy, więc jeżeli między innymi bagażnik ma dla Was spore znaczenie, no to warto się nad Mercedesem zastanowić, ale wiadomo, że auta tej klasy raczej nie kupuje się na podstawie wielkości bagażnika. Kolejna ważna kwestia w tym samochodzie i ogólnie w każdym samochodzie, ale w tym szczególnie, to wyposażenie. Opcji jest tak dużo w tym samochodzie, że właściwie mógłbym tu siedzieć kilka godzin albo nawet kilka dni i wymieniać poszczególne opcje, dlatego skupię się na najważniejszych. Pozwolicie, że będę się posiłkował tutaj tak jakby moją pomocą naukową, bo bez sensu jest to recytować i uczyć się tego na pamięć, moim zdaniem. Ale tak, z najciekawszych opcji to był tu dostępny m.in. system Night Vision, czyli noktowizor, który rozpoznaje osoby, które powiedzmy przemieszczają się tam na drodze, czy jakieś zwierzęta. To jest bardzo przydatne, bo jedziecie w nocy szybko na przykład, no i chcecie wcześniej zobaczyć, że załóżmy dzik Wam wychodzi z lasu, albo jakiś człowiek idzie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, mówiąc językiem prawniczym. No i chcecie wcześniej wiedzieć, że taki człowiek Wam wyjdzie, albo że po prostu chcecie się ustrzec w jechaniu w dzika. No i dzięki temu noktowizorowi to wiecie. Jest też dostępny system, który skręca tylną oś w trakcie jazdy. Dzięki temu samochód lepiej wchodzi w zakręty. Niestety z tym systemem czasami bywają problemy, więc według mnie lepiej go nie wybierać. Ale też zależy, kto ma jakie preferencje, tak?
jeżeli auto jest w miarę świeże i jest na przykład jeszcze na gwarancji, można się na takie coś zdecydować. Następny jest oczywiście też system, właściwie system napęd na cztery koła, X-Drive, który pomaga szczególnie osobom jeżdżącym w górach, albo które pokonują duże dystansy i chcą, żeby po prostu podczas opadów deszczu ten samochód prowadził się pewniej, więc taka opcja też jest. Jest też dostępny, zaraz, co tam jeszcze jest, progresywny układ kierowniczy, czyli po prostu dostosowujący siłę wspomagania do prędkości. Im szybciej jedziecie, tym kierownica chodzi ciężej, dzięki czemu samochód prowadzi się pewniej przy dużych prędkościach, a na parkingu macie łatwość manewrowania, bo kierownica chodzi lekko i to jest według mnie duży plus. Jeżeli chodzi o kolejne elementy zawieszenia, to można sobie wybrać m.in. obniżone zawieszenie, utwardzone. Jest też oczywiście dostępny M-pakiet. Po liftingu weszły też pakiety Modern Line i pakiet... jak to się nazywało? I pakiet Luxury Line. Mam drobne zmiany stylistyczne. Są też dostępne dodatki M-Performance. Jakieś tam zderzaki czarne na przykład do białych samochodów, niektórzy dobierają karbonowe, jeszcze inne jakieś splittery, to już indywidualnie dobierane. W przypadku M-pakietu no to jest kilka zmian we wnętrzu, jest tam kierownica inna, można na przykład wybrać inną tapicerkę Alcantarę, są też inne zderzaki, inne nakładki na progi, usztywnione zawieszenie, inne wzory felg. Także ten samochód jest taki bardziej sportowy, sztywniejszy w przypadku M-pakietu. Jeżeli ktoś lubi auto sztywne, no to warto rozważyć ten M-pakiet. Trzeba pamiętać jednak o tym, że egzemplarze z M-pakietem są droższe i jest ich znacznie mniej na rynku. Także tyle o M-pakiecie. Jeżeli chodzi o inne ciekawe rzeczy, no to oczywiście bezkluczykowy dostęp do auta. To też nie jest jakaś rewelacja w tym roczniku, bo to też mają auta nie premium, ale warto o tym wspomnieć. Też warto wspomnieć o elektrycznie otwieranej tylnej klapie bagażnika, którą możecie otwierać z przycisku, możecie też zamykać z przycisku, także to jest też dobra opcja. Macie też wyświetlacz typu HUD, który wyświetla Wam prędkość i kierunek, znaczy i po prostu wskazanie nawigacji na przedniej szybie. To również było w generacji poprzedniej E60. Ale tu jest też poprawione znacznie i nie to, że tam było w E60 złe, ale tu jest po prostu jeszcze lepsze. Także taka opcja też jest. Macie dostępną kamerę cofania i macie też dostępne oczywiście czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Jest tu dostępny również system zapobiegający potrąceniu pieszych w ruchu miejskim oraz system, który minimalizuje skutki kolizji z pieszymi. Odpowiednio unosi maskę i po prostu dzięki temu pieszy jest mniej połamany w trakcie wypadku. No i dostępny jest też system inforozrywki oczywiście, iDrive, który ma poprawioną obsługę w porównaniu do poprzedniego systemu z E60, szczególnie te z pierwszych lat produkcji 60, tamten system był dość skomplikowany. Było też trochę za dużo różnych opcji, jakieś tam ustawienie, ile światła mają się świecić, przez ile sekund po wyjęciu kluczyka z stacyjki lub tego typu dziwne opcje. Tutaj co prawda jeszcze tego nie sprawdzałem, czy to jest, ale jest ten system ogólnie bardziej przejrzysty. I w ramach tego jest też ciekawy system BMW Connect, dzięki któremu możecie na przykład sobie zadzwonić do centrali w Berlinie i zapytać na przykład, gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, albo że się zgubiliście i chcecie, żeby Wam pani lub pan ustawiła nawigację do konkretnego celu, więc taka opcja też jest. System ten jest wyposażony też jakby w taką automatycznie włączającą się pomoc. Jeżeli macie wypadek, wystrzelą poduszki, no to system tak jakby sam dzwoni na 112 i zamawia dla Was pomoc. Bodajże nie wiem, czy to tak działa, czy na 112, czy najpierw do tej centrali BMW i oni tam dzwonią. W każdym bądź razie była taka sytuacja, że jeden młody pan w Mercedesie, co prawda nie w BMW, po pijaku przywalił w jakąś barierkę, czy gdzieś na jakimś parkingu. No i system wezwał policję. Także jeżeli tak postępujecie, no to musicie się liczyć z tym, że BMW wymierzy Wam sprawiedliwość po prostu.
Jeszcze z innych ciekawych opcji, fotele, o fotelach już mówiłem. O fotelach mówiłem, że są tak zwane komforty, ale nie mówiłem o tym, że mogą być fotele wentylowane i mogą być fotele podgrzewane. No i też dostępny jest masaż w fotelach. Ktoś powie, że masaż to już był w E39, tylko że ten masaż w E39 to, uwierzcie mi, jest naprawdę masaż tu, a masaż w E39 to jest przeskok, jakbyście, nie wiem, wakacje w Ciechocinku, a powiedzmy wakacje na Rivierze, tak? Albo w Kanadzie, no nie wiem, czy tam w Ameryce. Więc tak, z kolejnych jeszcze ciekawych opcji, no to warto wspomnieć m.in. o automatycznie domykanych drzwiach oraz o światłach w technologii LED. Dostępny jest też m.in. system, który rozpoznaje znaki drogowe i Wam tutaj wyświetla. W egzemplarzach poliftingowych macie już standardowo zegary, które są ekranem. Jednym się będzie podobać to, innym się to podobać nie będzie. Jest dostępny też oczywiście system, a właściwie zawieszenie pneumatyczne na tylnej osi w wersjach kombi. Z ciekawych rzeczy warto już również wspomnieć o systemach audio, które niestety w większości są dość słabe. Macie do wyboru system standardowy, system Hi-Fi. System Hi-Fi Pro, który już jako tako gra, ale też bez jakiejś większej rewelacji. No i system Bang & Olufsen, który praktycznie jest prawie niespotykany w tych autach, bo dopłata wynosiła bodajże 20 tysięcy ten system, niewiele osób go kupuje. A też w porównaniu do systemów, które do systemów audio, które sobie kupujecie do domu, no to jest to przepaść. Więc jak mawiają audiofile, jeżeli chcesz posłuchać muzyki, posłuchaj sobie muzyki w domu. Właściwości jezdne. Na początek systemy. Macie dostępnych tutaj kilka różnych systemów usprawniających prowadzenie auta. Między innymi tak naprawdę możecie sobie ustawić charakterystykę silnika i ogólnie całego samochodu, który tak jakby no reaguje, może reagować bardziej lub mniej agresywnie. I teraz nic nie jedzie, dobra, może jechać. No i wygląda to tak, że macie do wyboru, ja na przykład teraz jestem w trybie Eco Pro, samochód reaguje mniej nerwowo na gaz, jest taki trochę jakby przymulony, no ale wszystko po to, żeby po prostu oszczędzać paliwo. No i sobie jedziecie spokojnie, palicie mniej, samochód, jak wciskam gaz podłogę, to samochód zareagował, ale troszeczkę z takim lekkim opóźnieniem. Macie też do wyboru tryb komfort, też wtedy tak jakby układ kierowniczy, zawieszenie, przepustnica silnika. O, teraz na przykład zgasł, bo się system start-stop włączył, sobie wyłączymy system start-stop. Troszeczkę jest bardziej może agresywna niż w przypadku Eco, ale nadal jest to taki, powiedzmy, samochód jest w miarę taki spokojny, do wolnej jazdy. Zawieszenie, powiem Wam szczerze, że przyzwoicie wybiera nierówności, no bo jest to samochód segmentu E, więc auto komfortowe. Ale przełączymy sobie w tryb Sport. Trybu Sport Plus nie włączamy, bo jest to wyłączenie ESP, więc nie swoim autem nie będę takich rzeczy robił. Włączam sobie po prostu tryb Sport. I w tym trybie czuć, że po prostu to auto żyje. Myślę, że większość użytkowników BMW tak naprawdę jeździ w tym trybie. Samochód reaguje lepiej na gaz, agresywniej zmienia biegi. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to naprawdę skrzynia biegów działa bardzo szybko, rewelacyjnie. Jest to jedna z najlepszych skrzyń. Też dzięki oprogramowaniu, bo skrzynie ZF są montowane w bardzo dużej ilości aut różnych producentów. Ale akurat w BMW ta zmiana biegów jest bardzo szybka, chociaż w nowych Mercedesach też bardzo szybko te skrzynie biegów zmieniają biegi, więc tutaj do skrzyni biegów nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. Jeżeli ktoś nie lubi lub jest sceptycznie nastawiony do automatu, powinien się przejechać taką BMW-ką z automatem i wtedy naprawdę zmieni zdanie. Ma też do wyboru oczywiście zmianę biegów tym tutaj, jak to się mówi, dźwignią, lub można zmieniać biegi łopatkami. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to troszeczkę mam zastrzeżenia do niego, bo szczerze mówiąc bardziej spodziewałem się takiej brzytwy, a tutaj układ kierowniczy jest trochę taki tempawy, według mnie. W centralnym położeniu ma trochę takie puste pole.
No i jakby w niektórych samochodach jest tak, że w centralnym położeniu, tak jak jeździłem wcześniej w Hondzie, wiadomo, że Honda no to nie jest marka premium, ale układ kierowniczy był taki, że był taki zakres, w którym ten samochód jakby nie do końca reagował, a im dalej wychylaliście kierownicę, tym jakby może nie im dalej, ale od pewnego zakresu już zaczynał się ten opór, który, dzięki któremu wyczuwaliście auto. Tu w tym przypadku ten opór jest, ale według mnie mógł być jeszcze troszeczkę mocniejszy. Chociaż z drugiej strony no nie jest to auto sportowe, takie stricte sportowe jak MK, ale według mnie jednak mógłby ten układ być nieco bardziej agresywny, nieco bardziej taki sztywny. Także do tego mam drobne zastrzeżenie, jak na BMW przystało, no bo wiadomo. Aczkolwiek tak czy tak jest to na pewno jedno z lepiej prowadzących się aut w tym segmencie. Jeżeli chodzi jeszcze o osiągi, to tutaj mam do dyspozycji silnik 3-litrowy. Silnik 3-litrowy z jedną turbosprężarką, który został troszeczkę podrasowany. Ma, z tego co mówił mi właściciel, około 300 koni. Więc tutaj osiągi są naprawdę rewelacyjne. No i tak, prosta droga, nikogo nie ma, więc można rozdepnąć. Czuć, że... Naprawdę, osiągi są tego samochodu są rewelacyjne. Nie można mieć większych zastrzeżeń. Oczywiście wiadomo, no jak ktoś jest super wymagający, no to zadowoli go tylko MK, ale w przypadku takiego auta na co dzień uważam, że taki 3-litrowy diesel naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Mocy nie brakuje do wyprzedzania samochodów w trasie czy do jakiegoś dynamicznego przyspieszania. W zupełności jest to wystarczające, takie 300 koni. No i co? No i oczywiście też tył lekko ucieka, ale ESP go od razu tam naprowadza, więc też jest taki dodatkowy dreszczyk emocji, co jest fajne akurat w przypadku napędu na tylną oś. Myślę, że pomimo jakichś tam mankamentów, jeżeli chodzi o prowadzenie, no to tak jak mówię, no jedno z najlepszych aut w swojej klasie, trudno znaleźć godnego konkurenta, aczkolwiek na przykład Infiniti M też się bardzo dobrze prowadzi. Z takich samochodów agresywniejszych Mercedes jest bardziej taki potulny. Audi też bardzo dobrze się prowadzi. Układ kierowniczy mam wrażenie, że w Audi troszeczkę bardziej jest precyzyjny. No a z kolei nie ma tam napędu na tył, nie ma tego jakby dreszczyku emocji, co kto lubi. No ale jest napęd stały, więc coś za coś, tak? W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału. No i widzimy się już wkrótce. Teraz muszę nawrócić, bo to takie proste, takim dużym samochodem. Cześć!